dla młodych do 26 roku życia bez PIT-u 0% podatku. Dla wszystkich 17%, a nie 18% podatku, czyli zmniejszenie podatku 1%. Dla osób starszych dodatkowa emerytura. No i oczywiście przywracanie połączeń autobusowych. Tutaj dlatego jesteśmy przy Urzędzie Gminy, między innymi, że z panią wójt będziemy też o tym rozmawiać, bo to kto najlepiej wie, sołtysi wspólnie z wójtem, gdzie tych połączeń nie ma, a gdzie je trzeba przywrócić, ale to nie tylko jest przywracanie połączeń, dlatego że wiemy, że niektórzy przewoźnicy mówią nam, że już od wakacji czy po wakacjach zrezygnują też z części połączeń, dlatego bo one są nierentowne i o to chodzi, żeby nie dopuścić jeszcze do dalszej kasacji połączeń. Szczególnie, że ciężko będzie było nawet same dzieci dowodzić do szkół, przecież wiemy, z różnych miejscowości pochodzą te dzieci. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że w pewnym wieku, no to ja też chodziłem po kilka kilometrów do szkoły i nikt mnie nie prowadzał, ale to były inne czasy, było mniej samochodów na drogach. Do takiej gminy z zewnątrz, a jak obcy się pojawił, jakiś samochód, no to wszyscy już zwracali uwagę. Dzisiaj to nie wiemy, kto się porusza, jak się porusza i ze względów nawet na bezpieczeństwo dzieci to raz. A druga sprawa to też, że musimy wiedzieć, że no, chcąc pracować, musimy do tej pracy jakoś dojechać. Mówimy, dbamy o środowisko w dużych miastach, czy tam w większych miastach, czy miasteczkach. Nie dojeżdżajmy samochodami, bo to jest skażenie środowiska. Tak. Wszyscy mieli możliwość dojeżdżania autobusami, bo jeżeli takiego nie ma, no to niestety pracując musimy czymś dojechać. Także przyjeżdżamy z taką informacją. Dodatkowo z informacją przyjeżdżamy, że pieniądze na ten program, na te wszystkie programy są i one będą. Dlatego nie była wprowadzana na pierwsze dziecko 500+ od samego początku, bo na samym początku Prawo i Sprawiedliwość, jak doszło do władzy, nie wiedziało, jakie są możliwości, jakie są środki. Wiedzieliśmy, że pieniądze gdzieś tam są, ktoś inny je pobiera. Ale nie wiedzieliśmy, jaka jest tego skala. Dzisiaj wiemy, jaka jest skala, jakie są możliwości i nie jest to wcale rozdawnictwo. Być w każdym powiecie, w kilku co najmniej gminach, a w mieście powiatowym, w każdym, na terenie całego województwa mazowieckiego. Jeszcze w gminach będziemy jeździli do końca kwietnia, informując przed emeryturami. Przed przyznaniem tych emerytów, pierwszego tego świadczenia, będziemy cały czas w terenie informacyjnie i po to również, żeby znać opinię mieszkańców i ewentualnie jakieś zmiany, poprawki jeszcze w czasie procesu legislacyjnego, żeby wprowadzać. Jak ludzie reagują na tą nową piątkę? No, emeryci są bardzo zadowoleni. Mamy też są przeszczęśliwe. I gminy, tam gdzie potraciły autobusy, tam gdzie dzisiaj jeszcze funkcjonują jakieś autobusy, ale większość połączeń jest nieopłacalnych, liczą na to, że one zostaną utrzymane, bo to nie jest tylko przywrócenie połączeń, ale i utrzymanie tych połączeń, które są już na skraju opłacalności i lada moment przewoźnicy je zlikwidują. To wtedy byłby problem. Myślę, że jakbyśmy nie wprowadzili teraz tego programu, tylko za rok ktoś by chciał wprowadzać, no to już byśmy rzeczywiście musieli wprowadzać bardzo wiele połączeń, dlatego że przewoźnicy z rozmów z przewoźnikami, z rozmów ze starostami, z wójtami, wiemy, że większość przewoźników już teraz chce zamykać te niektóre połączenia, dlatego że no, są nieopłacalne. Nikt nie będzie dokładał dzisiaj przy prywatnych firmach do czegoś, bo skąd wziąć na to dokładanie. A czy wiadomo, jak będą wyglądały te połączenia, jeśli chodzi o powiat ciechanowski na przykład? Nie wiemy. Będzie ustawa i wtedy muszą starosta, wójtowie się spotkać i ustalić, gdzie są takie potrzeby i oczywiście z przewoźnikami, gdzie są takie potrzeby, gdzie te nie są opłacalne i wtedy będzie możliwość dopłaty do 1 km około złotówki.